Siema. Ja tylko tak przyjść powiedzieć. Nie żeby coś, ale dla mnie to jest dosyć dziwne ogólnie. Dlaczego P250 Simov na rynku Steam? No, stop tanieje tak właściwie, bo jak widzicie można je było kupić za... No, w sumie jest na równej cenie. Cały czas jest takie samo. Tu się nic nie zmienia. Za 14. Ileś tam 50 czy 60 da się je na czylu kupić i właściwie to jakbyście sobie zrobili za... 14,85 zlecenia, to byście ich nakupili tyle, ile chcecie, i to w bardzo krótkim czasie, nie? A one rosną na tym, na skin że już 2,12 jest, strasznie rosną. Nie mam pojęcia dlaczego, i to się robi strasznie ciekawe w sensie, bo zapamiętajcie, że na skin jest jeszcze ten bonus dziwny, nie? który daje wam y, 7 y, groszy przy tradeze tym, w sensie, to jest za pierwszym razem, tylko nie. Se wpisujecie eknomia zona i macie. O, nie mam akurat, ale jest taki kod i on daje wam dodatkowe transakcje, nie? Jak sobie to przeliczycie, to wychodzi 2,19 chyba wtedy. Kurs dolara. Wpisujecie sobie wtedy 2,19 i wchodzi, dycha normalnie, tako dycha może to dlatego bo ten dolar lekko spadł może dlatego ale elegancko wychodzi naprawdę 66% więcej nawet niż 66 67% około wartości jeżeli sobie kupicie za nie wiem 14.50 jakbyście na długiej kolejce wyczekali to byście wyczekali nawet 14.50 14.50 kupujesz sprzedajesz za 10.23 tam jest jeszcze prowizja od wypłaty na Paypal, z tego co wiem. Ale to się trzeba zapoznać, tam jest wszystko ładnie opisane. I można sobie wypłacić fajnie. Co nie jest złą opcją nawet, bo to jest taka pewna metoda, nie? Że tutaj już wiesz, że cię nikt nie oskomuje i tak dalej. W sumie spoko stawka, w sensie po prostu mi się podoba, dlatego pokazuję. Jak wiecie, ja skin cashiera nie lubię zbytnio. Ale gdybym miał wypłacić pieniądze, to kurde, to mega fajny sposób. Serio, po prostu. Polecam skorzystać, jeżeli ktoś ma potrzebę, żeby za tydzień wypłacić sobie pieniądze i coś, tutaj macie oczywiście, jeszcze afilety wam pokażę, jak one wyglądają, czemu nie, w sumie, może kogoś to obchodzi. Kod jest nawet eknomiadzona, można sobie wpisać, no i do opisu zapraszam. A nie wiem, może się komuś przyda, czemu nie. Y ja tutaj dostaję pieniądze. Ogólnie problem jest trochę z tymi pieniędzmi. W sensie ja chcę od was coś kupić za nie, nie? Jakby ktoś z was, jakby się tutaj uzbierało około 10, 20 dolarów czy coś, to ja sobie będę od was wtedy za te pieniądze odkupywał przedmioty i będę wam je wysyłał na PayPal. Bo wydaje mi się po prostu, że w pewnym sensie, jakby to powiedzieć, no dostaję te pieniądze trochę znikąd, nie? A sądzę, że można by było wam trochę umożliwić fajniejszą wypłatę tych środków, więc w sumie jak ktoś wypłaca, no to automatycznie spowoduje, że się tutaj tych pieniędzy trochę do puli dorzuca. Ja bym odkupywał po bardzo atrakcyjnych cenach, kraju 80% czy coś takiego, tylko żeby mieć jakąś tam leciutką przebitkę z tego, bo to są pieniądze, które by przyszły z nieba, nie? Ja nie potrzebuję y, nagle kosić ludzi na pieniądze, tutaj, nie potrzebuję mieć wielkich zysków, jedyne co ja chcę to tak naprawdę, nie wiem, odkupić sobie coś od was, nie? Za, za to. Także jeżeli będziecie korzystać z, z Hinkashira, no to po prostu ja będę w stanie zrobić coś fajnego dla was, nie? Wy oczywiście nie musicie możecie sobie sprzedawać wszystko, gdzie i kiedy chcecie, no przecież to nie jest moja sprawa, aczkolwiek wydaje mi się po prostu, że ta oferta jest co najmniej do rozwożenia, nie, ja nie mówię, że musicie z tego korzystać, nie, ja nie mam współpracy ze SkinCasherem i no mówię po prostu co myślę, nie, wchodzę, patrzę, liczę procent, mówię fajnie to wygląda, nie miałbym do tego przeciwwskazań mogę polecić, nie, żebyście się zastanowili Także co? Trzymajcie się i na razie.